znaczenia. Znaczenie dzisiaj chyba przez wszystkie przypadki będziemy odmieniać radośnie w Wołominie. Jestem dumna i cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym Wołomin stał się stolicą literacką Polski. Dzisiejszy dzień to piękne święto dla naszego miasta, dla Wołomina. Festiwal Literacki Znaczenia, gdzie przez cały dzień w różnej formie celebrujemy słowo. Teraz odbywa się spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim, Marcinem z Lasu. Jak widać, dzieci reagują na to, co się dzieje dookoła. A oprócz tego jeszcze kino festiwalowe, kino rowerowe w Miejskim Domu Kultury. Wołomiński Festiwal Literacki Znaczenia jest formą celebracji, radosnej celebracji książki. Kapituła wybrała książkę, która ma inicjować, zaprasza się ludzi do spotkań. Laureatem tegorocznego festiwalu jest Jakub Kornhauser za książkę Premie Górskie Najwyższej Kategorii. Wszyscy, którzy tutaj będą występować, inspirowali się książką. Widać to w malarstwie. Widać to w filmie, widać to też w formach zabaw, no i też chodzi o debatę. Będziemy mówić o pejzażu. Mieliśmy wycieczkę na terenach leśnych i na łąkach. Dla mnie największym taką radością było to, że było bardzo dużo dzieci. One są bardzo takim wdzięcznym obiektem. I to one przynosiły mi te owady, ja bawiłem się w takiego fachowca, rozpoznawałem, mówiłem o biologii. Bardzo się cieszę, że pierwsze wydarzenie, które organizujemy w nowym sezonie artystycznym na terenie Mazowsza, to właśnie Wołomin i Festiwal Znaczenia. Pierwszy dzień to oczywiście wszystkie wydarzenia, które organizujemy z Miejską Biblioteką i Miejskim Domem Kultury. Obserwuję już od jakiegoś czasu też panią burmistrz Elżbietę Radwan i podziwiam ją jako samorządowca. Widzę, jak Wołomin się rozwija i cieszę się, że kulturalnie Mazowiecki Instytut Kultury może się troszkę dołożyć do tego rozwoju kulturalnego. Pierwszy literacki festiwal w Wołominie, Festiwal Znaczenia, z bardzo wieloma wydarzeniami, przedsięwzięciami, które zaplanowano w różnych częściach miasta. Wokół słowa pisanego, wokół literatury, przy pięknej pogodzie można tutaj w Wołominie tak wspaniale spędzić czas. Jako mieszkanka i mama cieszę się bardzo, że ten festiwal zawitał do Wołomina, że spędzamy ten czas nie tylko na festynach, przy muzyce rozrywkowej i chciałabym bardzo życzyć nam wszystkim, mieszkańcom gminy Wołomin, aby ten Festiwal Znaczenia miał dla nas znaczenie. Tak, Festiwal Znaczenia ma dla nas znaczenie.